I mamy cyrk. Proszę Państwa, mamy cyrk, kolejny cyrk, tym razem z Alternative for Deutschland. To jest ta niemiecka partia AfD, co rośnie w siłę. Jak wiecie Państwo, ja tam niezbyt promuję AfD, bo troszkę mi się nie chce wierzyć, że to AfD nie jest bez kontroli CIA. No i mamy jakby ciekawostkę. Rzeczniczka prasowa AfD, komentując wyniki jednego z sondaży, stwierdziła, że jej ugrupowanie, czyli AfD, jest najpopularniejszą formacją w Niemczech Środkowych, czyli na terytorium byłego NRD. Proszę Państwa, no jeżeli NRD jest na terytorium Niemiec Środkowych, RFN no to są Niemcy Zachodnie, no to znaczy, że część Polski to są Niemcy, tak? No i wywoła się w związku z tym burza. Ja dlatego tak nie zgadzam się i tępię to polski Lwów, proszę Państwa, polskie Wilno. Nie wolno tego robić, proszę Państwa, nie wolno tego robić. Pseudopatrioci właśnie używają tej narracji kłócącej nas. Proszę Państwa, tu ja nie mam żadnej wątpliwości, że to jest wszystko pod kuratelą CIA. To właśnie domaganie się zwrotu jakichś terenów i tak dalej. Trudno, stało się, była ta druga wojna światowa, nie z naszej woli, nie z naszej winy. Mamy swoje państwo i tego się trzymajmy. Ale są ludzie, którzy starają się rozhuśtać statek z napisem Europa. Po raz kolejny. To są miłe, złego początki. To niby takie niewinne, polski Lwów, polskie Wilno. Proszę Państwa, to budzi potężne emocje w innych krajach, na Ukrainie czy na Litwie, tak samo jak w nas budzą potężne emocje tego typu wypowiedzi. Proszę Państwa, musimy się nauczyć wzruszać ramionami i mówić i to tyle. Gdy będziemy mieli mądre, dobre rządy, to nic nam nie grozi. Dogadamy się. I nie będzie żadnego zagrożenia. A przy głupich rządach, proszę Państwa, przy głupich rządach wszystko stracimy. Wszystko stracimy. Kraj stracimy, majątek stracimy, życie stracimy. I mamy już... proszę Państwa, jad. Już z tego powodu jest jad. Żukowska z lewicy, proszę Państwa, z lewicy. Anna Maria Żukowska, europoseł, do działaczki AfD, właśnie tej, która wypowiedziała te słowa o środkowych Niemiec, pani Alice Weidel, pisze tak. Alicja, ja ci powiem, polska armia jest lepiej wyszkolona, uzbrojona i dofinansowana od niemieckiej, więc nawet o tym nie myśl. Proszę Państwa, Żukowska z lewicy grozi, proszę Państwa, niemieckiej europosłance czy rzecznicy AfD wojną napastniczą. My mamy lepiej wyszkoloną armię. Proszę Państwa, zobaczcie, co oni tutaj w Europie odwalają. No bo ona powie, że ja miałam na myśli wojnę obronną, tak? Że damy wam łupnia. Proszę Państwa, ale o czym, co to za język jest w ogóle? Na jakie oni już poziomy absurdu weszli? O Niemczech wschodnich jako środkowych, w takim sensie. Wracaj do swojej naziolskiej budy. No, proszę Państwa, jedna wariatka. To trzeba było po prostu określić wariatka. No wariatka z AfD, no co zrobić wariatka z AfD? Ale słowa o polskiej armii, proszę Państwa, i co, macie jakieś wątpliwości, czy lewica, która tak dzielnie walczy w sprawach pierdołkowatych z PiS-em, w sprawach ważnych, nie jest tego samego zdania co PiS, silna polska armia, no wszystkie partie w polskim Sejmie, no, silna armia. Proszę Państwa, jednocześnie są wariatami, jak widzimy z wypowiedzi. Dać wariatowi do zarządzania silną armię? Przepraszam, to jest dla nas samobójstwo. Co znaczy silna armia? Pani Żukowska, bo pani nie pójdzie na wojnę jako posłanka, tak? Pani rodzina też. W planie ewakuacji rządu jest też pani rodzina. Znaczy co? Mną się pani chce wysłużyć, tak?
Mną się pani chce wysłużyć? Proszę państwa, od Konfederacji po Lewicę wszyscy są przeciwko woli większości społeczeństwa. My nie chcemy żadnej wojny. My nie chcemy żadnej militaryzacji. Ale oni mają to w nosie. Zrozummy to. AfD. AfD, proszę państwa, ja przypomnę państwu, bo to AfD to ostatnio rozmawiało z posłem Braunem, który jako część Konfederacji, która to Konfederacja przez słowa swoich liderów uznała prezydenta Rosji za zbrodniarza i w ogóle naród rosyjski i tak dalej, to proszę państwa, ten Braun tych od tej Alice tak, zaprosił do polskiego Sejmu. No i pan Jakub Noch zarzuca tu właśnie niekonsekwencje Braunowi. Proszę państwa, jeżeli ten człowiek kiedykolwiek będzie miał dostęp do rządów, to ratuj się kto może. I to samo dotyczy tego drugiego, Mentzena. Bardziej bezczelnych dwóch polityków to ja w Polsce nie znam. Co zarzuca redaktor Noch Grzegorzowi Braunowi? Noch przypomina, że Alternative for Deutschland na swoich spotkaniach śpiewa piosenki Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. W tłumaczeniu Gdańsk, Wrocław i Szczecin to miasta niemieckie jak Berlin. Ja byłem na takim spotkaniu Stowarzyszenia Patria, gdzie krzyczano jacyś ludzie z akcentem ukraińskim na dodatek, niby Polacy, i to profesorowie ponoć krzyczeli, że Kraków nie jest mniej polski niż Lwów i odwrotnie. No proszę państwa, no to kto, powtarzam, to ma opiekę CIA, tego typu działania, 100%, tak się właśnie tworzy wojny, tak się tworzy wojny w Europie i nie tylko w Europie. Tak się też w słabych państwach, gdzieś tam afrykańskich, tworzy wojny. W ten sposób się tworzy wojny. Zrozummy to. To są bardzo niebezpieczne trendy. No i tu redaktor Noch wypomina Braunowi, że zaprasza tych z AfD, którzy śpiewają, że Szczecin, Wrocław, Gdańsk to są niemieckie miasta, a jednocześnie atakuje jakiegoś też prowokatora z jakiegoś centrum historycznego, że on tam mówi o tej Brygadzie Świętokrzyskiej i on tam mikrofony łamie. No proszę państwa, no to jest dom wariatów. Oni nas tu wszyscy pokłócą, sami wiedząc, że mają koło ratunkowe w postaci planu ewakuacji rządu i pieniędzy, których podejrzewam zgromadzili mnóstwo już. Choć w oświadczeniach majątkowych to oni puste kieszenie. Po drugiej stronie też, proszę państwa, niczego sobie, takie razem, tego, zapomniałem, przypomnijcie mi, jak on się nazywa, ten, co tu jak przyjechał do Włocławka, to nie potrafił na proste pytanie odpowiedzieć. Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Nie chcę, taki plakat zrobili, nie chcesz, żeby oni układali ci Polskę, no i tutaj mamy tych wszystkich, tych spisu i ich satelity, tak, partie pomocnicze, to wesprzyj partię razem i każdą wpłatą możemy więcej. Proszę państwa, ponad 11 milionów Zandberg, teraz sobie przypomniałem, Zandberg wziął z budżetu państwa i jeszcze śmie normalnie pieniądze żebrać? Panie Zandberg, przypomniał pan już sobie, czy jak chodził pan do przedszkola w Danii, to śpiewał pan piosenki jak w starszakach ku chwale królów duńskich? Bo ja wiem, że takie piosenki obowiązują w przedszkolu duńskim, bo pan nie pamięta tego kompletnie. Proszę państwa, z tej Danii to jest ostatnio naprawdę... Ach, przypominam, że były szef NATO, to premier Danii, Rasmussen,